Jaka impreza? Fuch, fuch, fuch! Źle się ustawiłem, przepraszam, Berner. Weź ty. Przy okazji, przypominam o moim 10% kodzie rabatowym Paweł na cały sprzęt od Genesis. Link i szczegóły w opisie. Dobry, cześć, czołem, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, a dzisiaj ze mną jest Bert, Joszelka i Ren. Hejka. Dzień dobry. I ale się wydarłem. Słuchajcie, dzisiaj robimy Need for Speed z ulicy. Jakby cię prąd kopło. Czekaj, o czekaj, papa, impreza. Jaka impreza? Fuch. To źle się ustawiłem, przepraszam, Bert. Weź ty, Paweł. Słuchajcie, Need for Speed z ulicy, także kradniemy auto z ulicy. Mam auto z ulicy, możemy zaczynać. Te są nasze, proszę. Te są nasze, dobra. No. Dobra. Czyli leży tutaj? Tak, dowolny samochód kradniemy. I, że tak powiem, tuningujemy, a później, że tak powiem, widzowie będą oceniali, kto fajniejszy, my sprawdzimy, który szybszy. Ale one to są wszystkie brzydkie. Także słuchajcie, bierzcie sobie auto. Ja muszę odjechać. To jest taka słaba dzielnica bardzo. No właśnie, dlatego zmieniliśmy dzielnicę. Dobra, wezmę tego. Zawsze jedna i ta sama dzielnica była. Dawaj mi to. Więc ja tutaj zmieniam samochód. Przepraszam, gdzie mamy go tuningować? Tutaj. A tu same półciężarówki. Ten taki, tak. Ale tu jeżdżą same półciężarówki. Pytanie, czy mogę go tuningować? To taki fajny. Mogę czy nie mogę? Dajcie mi. Czekaj, co to jest? Chodź tu, wracaj do mnie! Mogę. Pierwszy lepszy. Wzięty. No i jak ja już mogę tuningować? Nic nie widziałeś. Mogę tuningować. Dobra. Co to Boże, jest? Ale coś takiego. To jest taki samochodzik, kurczę, znalazłem, który bardzo rzadko chyba widziałem. Co mu policja mnie go, oni było ukradłem auto? Czemu to jest takie brzydkie? Co to ja za mogę nawet to auto nie kupiłem? Dobra, niech będzie to. Powiem, taki mały wybór jest dosyć. Proszę się, dlatego coś mały wybór? Ja wziąłem pierwsze lepsze. Mały wybór? Tylko w kurde. Kurde, jak wy to zobaczycie, to wy normalnie padniecie. Ja jeszcze nagrodę za ten syf. O, czekaj, dobra, ja muszę zadzwonić do wujka Lestera, bo normalnie... Niech pędzę. To ma być jakieś specjalnie zrobione, w sensie w po prostu Need for Speedowo wybieracie sobie, bierzecie, wiecie. Serduszka może być. Faktem, że tutaj są same takie właściwie półciężarówki, jak to Perpet powiedział. Dobra, niech będzie. Więc idealnie po prostu. Nie podoba mi się bardzo. Need for Speed, you know. Pamiętajcie tylko, żeby ubezpieczyć samochód. Need for Speed, you know, edition. Różnie bywa. A mogę nie ubezpieczać, bo i tak mi się jak to nie możesz modyfikować tak poszukiwanego pojazdu? Dobra, spokojnie, już tu jadę. Rapid AGC wziął, kurde. To znalazłem na parkingu. Nie możesz modyfikować tak poszukiwanego pojazdu, no co? No kolejny, nie? Tylko mi się udało. O, co z tą klapy? A ja może być... Może ja pojadę do siebie to zmodyfikować. Nie, mamy auto. A to ma być dowolny pojazd, tak? Dowolny pojazd po prostu ulicy. Pojazd, tak? Tak. Tak, okay, dokładnie. Czyli... Dowolne, co znajdziesz i ten. Dowolny pojazd. Need for Speed, pamiętaj. Need for Speed! Chyba śpi. Dobra, pancerz na 30-100%. Nadajnik, tak. Pełne pokrycie, dzięki. Hamulce rajdowe. Zderzaki. Dużego wyboru w tych zderzakach ja tutaj będzie nie to. Mam. Ale ten wygląda. O, jak to kolor fajnie podstawowy. Brudko, tak elegancko, tak. Tak fajnie to ktoś wygląda. Rączką robił. Przynajmniej ciekawie. Dlaczego te będzie. Paski mi tak dziwnie zrobiło? Wow, no Need for Speed, jak się patrzy! Need for Speed! Już nie trzeba przymykać oczu, bo zwykle trzeba było przymykać oczu, żeby zobaczyć, że to Need for Speed. A teraz już nie. Dobra, niech będzie to. Niech będzie się rzucało w oczy. Ja nie mogę tuningować, tak. Ale mam plan. Matowy? Okay. Nie no, matowy? Co ty? Win Vision Edition! No i matowym też by całkiem wyglądało. Metaliczny. To będzie ciężko wygrać. Metalik. No. Chociaż może. Dlaczego tak uważasz, że będzie ciężko wygrać? Ciężko to będzie mi przegrać. Metalik. Co to jest? Frędzle, co? Czekaj, tutaj weźmy sobie taki kolor, jak na razie. A dobra, niech się błyszczy. Piórnik. Ile macie w ogóle tych opcji tuningu? 20. 19. 22, wygrywam! Plus dla mnie. Tak. Muszę znaleźć jakiś plus. Do dzienniczka ci wpiszemy. 5 plusów, będziesz miał 5. Tak, do dzienniczka wpisuj. Do dzienniczka musisz się wpisywać. I będzie czarny, otóż nie. Takie fajne. To może być też... Wow, magia. Dobra, magia. Ta gra to scam.
Możecie, bo co, bo przegrywasz? Bo co, bo auto nie słabe? Nie mogę stringować tego auta. Proszę. Cóż. Bierzesz jakieś wypasione i tak, to za chwilę stracisz czas i kurczę, będziesz bez auta. No albo pojadę tym niestuningowanym i też nie niestuningowanym? No wątpię tak. W to. Jak to tak? Need for speed, but I don't need. No, podoba mi się, podoba mi się. Need for speed, but no need. No need speed? Okej. Okay. Emblemat ekipy? Czy ja chcę emblemat tutaj dawać? Nie. Chcę. Czekaj, zastanawiam się, co by tutaj... Nie chcę sprzedawać! Nie. O, sprzedaj. O, dobra, wezmę... Taki fajny, świecący, błyszczący daszek. Co tam masz? Co to za świecący? Kosmos? Po prostu elegancko, proszę was. Chociaż nie wiem, tak wygląda chyba lepiej, ale tak będzie wyglądał oryginalnie. Więc... To jest mniejszy ten chyba. Dobra, dawaj mi go. Dobra. Zawieszenie. Nie, zawieszenie nie. Ja to auto zostawiam, jak nic. Turbo? Nie mogę turbo, jeszcze nie mogę. Okej, okay, to niektórzy mnie zabiją za to chyba sportowe. Prawdopodobnie troszeczkę. Ale to będzie nawieszanie prania. O! Aha! Ja zrobiłam no też coś ciekawego. Taka jedna ciekawostka po prostu u mnie na... Jaka ciekawostka? Dobra, nie zdradzaj. Dobra, turbo. Dobra, widzimy się na lotnisku, tak? Tak, na lotnisku, na lotnisku. Te chromowane takie średnie. Ale mam potężną brykę. Ja nie wiem, który wybrać tutaj. Jakie koła wybrać? Nie. Właśnie takie... ja też to patrzę. Mam problem z kołami, powiem szczerze. Teraz nie wiem, które wybrać. To są jakieś takie syfiasty troszeczkę, nie podobają mi się. Koła, projekty opon. nie podobają mi się. Ej, totalnie. Bardziej mi się podobają te oryginalne, które są. No mi też. Czemu mam wrażenie, że mamy znowu to samo? 15. Nie, to słuchaj, jeżeli chodzi o koła, one zawsze 20. są takie same, nie? Praktycznie, więc... Nie, ja bym chciała. Więc tutaj myślę, że. Okej, dobra, dajmy coś takiego. Chciała. W sumie to jest fajne, kurde, ale. Dobra, ale nie, już... te wezmę coś innego. Mm-hmm. Kolor Q, dobra, cyk, proszę bardzo. Koła, bo... projekty. Zostawię to. To mi się też muszę podoba. Się wrócić i zamontować nadajnik, bo nadajnik się przyda, bo inaczej mi zniknie. Kolor. I standardowe koła musi mieć? Co to znaczy? To znaczy, że musi dobra, mieć niestandardowe koła. Dobra, dajmy sobie może... Czekaj, nie, to pasuje? Nie, to nie wiem, nie miałem się tego powiedzieć, to dobra, zrobię to, trudno. Dobra, niech będzie. Kule odporne oczywiście muszą szyby. Być. Szyby oczywiście muszą być wypasione takie. No i w sumie tyle chyba, nie? Dobra, ja tylko szybko kolor jeszcze zmienię, bo tutaj jakaś lipa wyszła. A mi się mój podoba. Mi się mój podoba. Kolor. Oprócz tego, co ma z tyłu. Kolor spoko, tylko tutaj coś innego, kolor czegoś innego muszę zmienić po prostu. O! O, tak. Dobra, to jadę. Dobra, ja już też chyba gotowy jestem. Uwaga, wyjeżdżam. Wyjeżdżasz? Ja wyjeżdżam, dobra. Joszel. Nie, Joszel. No i nie, czemu? Nie, co innego masz? Co innego masz? To jest zupełnie inny samochód. Wiem. Ona już gdzieś tam. Ale blisko. Ale widzisz to? O, Berbet, dlaczego ty masz? Berbet ma. O, kurczę. Pojazd. No pojazd. No tak, tak jak ja ostatnio szukałem. Się, czy można pojazd. No, dobra, okej. Okay. Rent tam jeszcze siedzi. Może go wypuszczą, jedyne, może nie? go wypuszczą, słuchajcie. Tak, trzeba wypuścić skalę. Moje potężne auto jest to, już co chciałem, budowane. No, a ja właśnie zobaczyłem ten samochód, mówię, ej kurczę, rzadko go spotykam. Czy to jest Phoenix? Tak. Czy on się tak nazywał? No tak. Właśnie. On stał tam na pasie startowym i myślałem, kurde, może jednak jego wziąć. No, nie, ale magia po prostu. Tylko czekaj, bo nie właśnie widzę, razem. Że... Aha, dobra, okej, okay, ten dach wygląda trochę inaczej. Przez to, że dałem limuzynowe. Nie! Chyba już masz po... Znaczy po tym, po motorku. Nie, wszystko okej, zobacz. O nie! Już myślałam, że nie wyjedziesz. Dobra, otwieraj bramę. My musi trochę tak telepie z prawa na lewa. A, no bo taki kierowca, nie? Co, chcesz dostać to coś, co do trzymania tam masz? To jest wieszak na pranie. Właśnie widzę. A ty co tam myślisz, masz? Co ja mam? Co ty masz? Rurę odpływową tutaj zamontowaną, no tak, w tym czy nawet co? Nawet cztery. No. Masakra po prostu jakaś, okej. Okay. Chyba ty masz masakrę. Masakrę masakryczną. Dobra. Masakryczną, no. To ja sobie tutaj stanę obok Bertberta. Dobra. Kurde, dwa muscle cary normalnie, no. Nie? Dobra, ciekaw jestem w ogóle co Ren wziął. Moi drodzy widzowie, słuchajcie, już możemy powoli oceniać.
Okej. Prawie, że powoli. Zobaczcie, ja w ogóle mam szklany dach, tylko jak dam limuzynowym szkło, takie czarne... To prawie tego nie widać. Prawie tego nie widać, więc prawdopodobnie będę musiał chyba to... Co ty tam masz? O. Co to takie zielone tu jest? Halo, to... czemu takie zielone jest? No bo to zgniłe siedzenia są, wiesz? A czemu tu masz orzełka? Co ten orzełek ci robi tutaj? Chyba. Na tym siedzonku? A trawy to auto nie daje. Ta V8 wsadzona tam. Okej. Tu masz trochę niebieskiego, trochę brązu. No. Okej. Z pomarańczka. Już mi tutaj ten rozgrzewa oponki. O, wstaje. No, wiadomo, to muscle. Okej, ty masz z kolei różowiutki samochodzik. Tak, ja mam różowiutki. Także piszcie w komentarzu oczywiście, kto ma fajniejszy samochód, tylko poczekajmy oczywiście na Rena jeszcze. Różowy. Ale już możecie zobaczyć, ocenić wygląd tych pojazdów. Camaro. Ren już chyba nadjeżdża, tyle co widzę. Coś czymś tam jedzie. Joszelka ma różowy styl, ale... Ja mam różowy styl. Ożeż ty, panie, ja cię! Ożeż ty w dzwoneczek. O, ja? To on ma naprawdę takie... Wow, okej, okay, to jest totalnie... To mi się podoba. To jest wypad... rodzinnie wypadowe, no. To są moje torebki tutaj. Teraz wsiadł do tyłu już. Jak moje dziecko jakieś. Dobra. To szybko robię, że to skida, pojadę na wakacje. Jaki ten sam długi jest w ogóle. No. To... Dobra, znaczy, nie, długościowo jest taki sam praktycznie chyba. Dobra, słuchajcie, zręcznego. Uwaga. 3, 4, czekajcie. Na razie. Czekaj, mam chyba większą prędkość maksymalną. Nieprawda. Zobaczymy, zaraz się okaże. Gdzie? Zaraz się okaże. Gdzie? Nie, przestań. Przestań, bo uszkodzisz mi auto. Gdzie wy się śpieszycie? Trzeba się cieszyć chwilą, no. Ej, wolny ten motocykl. Dobra, test hamowania. Tylko nie w moim tyłku. Myślałem, że Berbret we mnie wjedzie. O. Dobra, Ren, gdzie tam jedziesz? Ren jeszcze jedzie na wakacje. Polecam. I bez hamulców. Dobra, słuchajcie, spróbujmy teraz to może jeszcze bez... Bez ręcznego, tak. Mhm. Test prędkości na prostej. Dobra, uwaga. 3, 4! Gdzie się tu pchasz? No, Ren, co ty robisz? Oszukista! Oszukista, maszynista, no co jest? Przesuń się! Przecież jedziesz na moją stronę, nie widzisz? Ty jedziesz. Przestań! Na moją. No co jest? Jedź na prawo! Average. Average. Jedź na prawo tam! Masakra! Dobra, nie hamuj zbyt mocno, bo ja mam słabe hamulce. Widzę. Ja mam dobre, mam bardzo dobrą przyczepę. Widać. O! Ale hamowanie to masz takie... Wspólne hamowanie, tak. Czekaj, chodź tutaj, Berber, na chwilę. Nie. Chodź, Berber, zrobimy fajny test. Tak, poczekaj, stój test na środku. No. Stój tu na środku. Dobra, Joszelka, podejdź do przodu, Berber. Przed Joszelkę stań. Pomiędzy nami stoją. Mhm, dobra. I co mam zrobić? Ale bokiem może, wiesz, tak będzie ciekawie. Bokiem będzie lepiej, nie? No, dobra, okej. Okay. Gotowy? Joszelka z ręcznego na ry. 3, 4. Ale fajnie! Żeby ten Need for Speed prawdziwie mi się dało. Okej, chodźcie, zrobimy jest jeszcze może wyścig uliczny jakiś, co? Też jestem za. Uliczny. Jak najbardziej. Dobra, no to jedziemy. W wyścigu liczy możemy się zderzać, myślę. Tak, możemy? Tak, tak. To ja się nawet. Zgłaszam się. Wyjątkowo, ze względu na Berta, proponuję, że możemy się zderzać w trakcie wyścigu. Przyjęte zgłoszenie. Okej. Okay. Ale jeszcze nie. Nie, spoko luz, dobra. Gdzie tam pytanie, gdzie by pojechać? Do doków może, co? Klasycznie na doki. Dobra, będę wsiąść, masz? Okej, okay, dobra, wsiądę teraz do Rena, pokazać mu tam, zaznaczę mu na GPS-ie, którego nie ma. GPS, którego nie ma, okej. Okay. Dobra, to ja już jadę. Nie, w żaden wypadku. Proszę poczekać, to musi być uczciwy wyścig. Ale że tu trzeba. Dobra, zaznaczyłem, okej, okay, czekajcie, teraz tak tutaj. Gdzie jedziesz? Halo, wracaj. Dobra, czekaj, ustaw się, Ren, tam. Z ręcznego czy bez? Z ręcznego, myślę. Gdzie mi się tupasz? No. Uwaga! 3, 4! Dobra, jedziemy! Pamiętajcie, dobra, że możemy się zderzać. Dobra. Berber, co ty? No gdzie mnie bierzesz? Stary, wziąłem cię na tego, na hol. Dobra. Czekajcie. Poczekam. Ej, Berber, szybko, weź tam.
Pomóż mi. Dobra, Yoshi, jedź, przynajmniej Paweł nie wygra. No właśnie też tak myślę. Nie, 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 w żadnym wypadku, wracajcie! Mój karawan się do... Wracajcie, łobuzy! Mogłam cię wziąć na przyczepkę. Na hol. Albo... Czekaj, żeby było uczciwie, to ja mogę strzelać, okej? Okay? No, jest mi wymija. Uważaj! Yoshaka, chodź tutaj! Nie, dziękuję, ja nie lubię wow! To renowe auto! Ta pirueta. No właśnie zrobiłem pirueta. No ja też zrobiłam wcześniej pirueta, także piruet za pirueta. Ktoś do mnie strzela? Co to ma być? No, oczywiście, że tak, bo przypuszczałem, że ktoś będzie do mnie strzelał. A ty masz kule odporne? O to jest pytanie, w karawanie? Ojoj. O, dobra. Jazda, jazda, jazda! Jedziemy! Spokojnie. Impanowanie. No stary... Ła! Ła! Nie mogę się tu zmieścić, halo! Wypad, Yoshalka, no bo Bert wygra, no przestań! No i Bert wygrał, widzisz? Weź go potrąć, szybko! Bert, weź poczekaj na chwilę. Nie ma opcji. Można się zmieścić, po prostu emocjonujący. Zbyt niebezpieczni. Ja się czuję zwycięzcą. Hej! Hej! Czekaj! Dojechałem jako... No kurde, mówili się na mnie. Czekaj! Bo kwestia jest taka, że Berber teoretycznie dojechał pierwszy, ale kto umarł, ten nie mógł wygrać, nie? Tak, dokładnie. No właśnie, chodź tutaj Berber, bo to się potrącić, chodź. Potrącić go? Ale jak to? Normalnie. To jedziemy. Co jest? Nie zmieściłeś chyba trochę, no za grube auto mam, jedźżesz, tam trzeba go dorwać. Myk! O, trochę tu nie, nie wyjadę chyba trochę. No, no zjeżdżaj tam, tak. Zjeżdżaj tam, bo cię uszczelimy. Kanapka! Poczekaj, no ja nie chcę kanapki. Nie z majonezem. Co jest? No gdzie mi tu jedziesz? Dobra, wyjeżdżam stąd. Ja czekaj, mi klapę urwało. Gdzie wiesz? No i dobrze. Normalnie ja klapę. Ja się szykuję na biwak. Biwak? Przepraszam, dobra, czekaj, o, rozpakuj kanapki. Tam chyba gdzieś stoi. Dawaj kanapki. Jak on tam biegł? Normalnie, patrz. Fuch! A, tak. Dawaj go, szybko! Czekaj, tego trabanta trzeba rozpędzić. To rozkręcił. Trabanta. Dobra, bierz go tam. A! Moja Yoshalka. Nie do wody. Uwaga! Chronię cię, jestem twoją bandą. Dobrze, bądź moją bandą, Yoshalka. Duża i twarda. Aha, tak jak ty. No, pewnie, będzie że tak. Jego pontonem? Aha, dzięki. Co? Kiedy pontonem? Co? Czekaj, gdzie on pojechał? Jest. Dobra, przetnę mu drogę. Przetniesz? Jak wstęgę. Ale mniej więcej, czekaj. Czuję się jak w pierwszych odcinkach Need for Speed'a, no. No ja dalej jestem tak czuję Need for Speed'a. Po prostu jadę. A ja się teraz nie czuję, ale no nie co będę za... spoilerował. Wow, 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 jest! Ej, utknąłem. No i dobrze, co tak. Oba. Ale tu nie fair, bo się sam wywaliłem, no. Nie szkodzi. Zejdź ze mnie, no. Poczekaj! Bierz go tam! O nie, staje mi, patrz! No nie zrób mi tak, bo on siądzie. Zresztą no się. Nie mogę wsiąść, no. Weź go tam. Nie mogę wsiąść na motor. No i wsiadł. No wsiadł. Ja nie wiem. Szybko, no. Dziabaj go tam. Się na dręczenie Berberta. No właśnie, bo Berber jest tak rzadko. No właśnie, Berber jest rzadko i trzeba go męczyć za to. Męczyć, dręczyć. Chodź tutaj, wracaj. Gdzie tam? No dobra. Aż się przylepiłem do tej opony tutaj i się już nie mogę ruszyć. O, dobra, kupiłam, nie? Dobra, nie, słuchajcie, tak to... Wow! Nie, 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 Paweł, spokojnie. Co ty robisz? Spokojnie, przestań! Spokojnie, się. Czekaj, co ty robisz? Dlaczego ty się tu chowasz? Ła! Renty, świnko jedna! Nie dam! Rozwala się Rena, szybko! Nie mówiłam ci nic. Okej, okay, rozwalać Pawła, okej, okay, dobra. Co? Dobra. Co? Czekam na biwak. Chodź tutaj. Miło. Miło było? Było miło i co za typiasz? Ała! Nie typiasz, tylko... Co jeszcze strzelać? Wydaje ci się... Nie mnie. Wydaje ci się... Chyba zostawiłam broń. Jak to? Ciekawe gdzie? Nie wiem, to właśnie. Czekaj, ja się tutaj wezmę, przekitram. Tak myślę. O nie! Czekaj, no do Rena wale! Znaczy do tego! Berbert! Idź spać. Co mi zrobiłeś? Halo, ale ja już biwak? Spałem przecież, no. Coś nie widział. Wiecie co wam powiem? Wiecie co wam powiem? Jesteś tym symbolicznym akcentem niemożliwi. Kończymy ten cudowny, przepiękny, jakże miły i uczciwy
odcinek. Ej, spokojnie. Tak, nie, spokojnie tak myślę, jestem. Ten tak wolny myślę. Traban was tak. normalnie zniszczy. Halo. Także pa, pa. Trabanty. Halo. Dobra, udało ci się i co? No to ja nie też się żegnam. Halo. Halo. O nie! Czekaj! Czekaj, zmieniam broń. O, teraz. I co? Bird, jak mogę się skrzywdzić sam siebie? Ale to ty mnie skrzywdziłeś. O, to tym nawet, bardziej fajnie. Okej, okay, trzymajcie się, papa. Nawet gra to potwierdza po prostu. Już wypadłem z sprawy. Ktoś tu biegnie do mnie? Przytulaska ktoś chce? Proszę bardzo. Przytulasek.